już nad ranem zacznie się chmurzyć na zachodzie Polski i tutaj pojawi się słaby deszczyk, który zwiastuje nadejście kolejnego frontu atmosferycznego. W województwach zachodnich przybędzie chmur, zacznie padać deszcz, pojawią się burze. I prognozujemy, że w tych burzach może spaść do 15 mm opadu. No i porywy wiatru do 60-65, może lokalnie 70 km na godzinę. Wschodnia Polska i właściwie do późnego popołudnia centralna jeszcze nadal piękna i słoneczna. A w następnych dniach pogoda będzie bardzo dynamiczna. Będą po prostu przechodziły kolejne układy niżowe nad Polską, front ciepły, front chłodny. Będziemy mieć okresy, kiedy zacznie napływać ponownie upalne, zwrotnikowe powietrze, które opuściło nas de facto wczoraj. Dzisiaj mamy od niego odpoczynek, a już są wydane ostrzeżenia przez Instytut Meteorologii o upałach na razie dla województwa dolnośląskiego i opolskiego. Prognozujemy, że te upały utrzymają się, ale tylko nad południową Polską, de facto do piątku. Tutaj jeszcze na Podkarpaciu będzie tak ciepło, natomiast już na południowym zachodzie się ochłodzi. Północna Polska pozostanie cały czas w powietrzu zdecydowanie chłodniejszym i cały czas będzie nad Polską utrzymywał się strefa styku tych dwóch mas powietrza i to będzie generowało to, że należy liczyć się z tym, że będą występowały opady deszczu, będą burze. Po prostu należy zachować ostrożność i, jak to się mówi, obserwować niebo, dlatego że chmura burzowa jest widoczna z daleka i naprawdę można się zorientować, że ona w ciągu najbliższej pół godziny do nas dotrze.